Proszę o rozpoczęcie nagrywania. Zgodnie z zasadami posiedzenie naszej komisji jest nagrywane. Serdecznie witam panią burmistrz, panią sekretarz, zaproszonych gości i radnych. Na dzisiejszej komisji finansowo-budżetowej omówimy dwa punkty z porządku obrad sesji i tak jak zawsze wysłałem też punkty z planu pracy naszej komisji, to w drugiej części poprosimy i rozpoczniemy od dwóch punktów dotyczących zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2033 i drugi punkt dotyczący zmian w uchwale budżetowej miasta Kobyłka na 2022 rok. Bardzo proszę o informację o zmianach. Znaczy zawsze prosimy o omówienie uzasadnienia, tak, projektu uchwały. Tam są małe te zmiany, tak? Bardzo proszę. Czy taka główna zmiana w budżecie? To nazwa zadania się zmienia, tak? Bo zmieniamy nazwę z projektu odgałęzień wodociągowych przy ulicy Szerokiej na budowę odgałęzień, tak? Dotyczących przyłączy wodociągowych do granic posesji w ulicy Szerokiej, tak? A druga zmiana dotyczy kanalizacji sanitarnej. Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej. Też w ulicy Szerokiej. To są zmiany budowy odgałęzień wodociągowych. Wodociągowych jest zdjęte 80 tysięcy. Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej jest 160 tysięcy. Czy mamy pytania do zmian w tych projektach uchwał? Jeżeli główne zmiany tutaj w budżecie polegają na tym, że środki na urzędy są zmniejszane i dostaliśmy dotacje z Pytań nie widzę, to dwa punkty z porządku najbliższej sesji zostały omówione. To są niewielkie zmiany. Inne uchwały nie zostały zadekretowane do naszej komisji, także to jest wszystko. Przejdziemy teraz do omówienia punktów dotyczących planu pracy naszej komisji. Pierwszy punkt dotyczył analizy sprawozdań finansowych miejskich jednostek budżetowych, mianowicie Miejski Ośrodek Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, MSP ZOS, przedszkola, szkoły oraz Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oczywiście wszystkie sprawozdania zostały zamieszczone na serwerach dla radnych, też i kierownicy i dyrektorzy też na poszczególnych sesjach przedstawiali nam sprawozdania
i omawiali szczegółowo. Natomiast tutaj chciałbym jakby takie wnioski tutaj wyciągnąć, żebyśmy mogli omówić przede wszystkim, czy dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w tych sprawozdaniach i ewentualnie warunki, w których funkcjonują te jednostki, tak? Czy są jakieś potrzeby dotyczące, czy w MOK-u na przykład to mieliśmy takie zalecenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej naszej miejskiej przychodni, no to pani dyrektor omawiała tam szczegółowo też remonty, tak, także przychodnia przechodzi zmianę, biblioteka otrzymała nowy lokal, także tutaj te potrzeby lokalowe też są dla nas bardzo ważne i ośrodek pomocy społecznej aktualnie jest w remoncie, tak? A przedszkola i szkoły to też w budżecie, szczegółowo w załączniku i te sprawozdania poskładały i rozliczyły się jakby ze swoich budżetów? Aha, czyli jesteśmy w trakcie. To tutaj nie będę prosił o jakieś szczegółowe informacje. Coś państwo chcą dopowiedzieć? Radni chcą się o coś zapytać? To proszę w tym punkcie. Dziękuję, wszystko jest zrozumiałe. Kolejny punkt, o który prosiłem, aby był przygotowany, to analiza kosztów utrzymania porządku w mieście oraz działań na rzecz zagospodarowania terenów zieleni. Realizacja koncepcji zagospodarowania placu 15 sierpnia. To ostatnie zadanie jest wpisane w budżecie tegorocznym. 200 tysięcy tam są środki przeznaczone. A na utrzymanie zieleni, czyli rozdział 90004, wydaliśmy w 2021 roku 455 073,82, a w 2020 roku dopiero 3306,46 zł. Czyli tak naprawdę realizacja zieleni się dopiero zaczyna. Realizacja utrzymania zieleni. No i dostałam informację od pana Kisiela, jakie umowy są zaangażowane na 2022 rok. Czyli budżet Wydziału Gospodarczego na 2022 rok w rozdziale 900.03, paragraf 430, czyli to utrzymanie czystości, to 450 tysięcy złotych, z czego umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Kobyłka w części dotyczącej właśnie Wydziału Gospodarczego, czyli tego, co podlega pod pana Kisiela, to kwota 269 568 zł. I są również zawarte dwie umowy dotyczące zamiatania ulic gminnych na łączną kwotę 139 380 zł, czyli razem umowy 308 948 zł. Załącznik do protokołu, to co pani czyta. Dziękuję za informację. Czy radni mają pytania w tym zakresie? Nie widzę. Na temat zagospodarowania placu 15 sierpnia, także też nie dzieli informacji. Także to jest w realizacji. To jest jego, dobrze. No czy to zadanie to jest bardziej w kompetencjach Wydziału Inwestycji, tak? Pani burmistrz coś więcej nam dopowie, czy... wynosił 5 327 tysięcy z groszami, a zwróciliśmy się o wsparcie do marszałka jeszcze o 1 000 000 w tym roku już i o 2 195 tysięcy w 2023. Na razie czekamy na odpowiedź w sprawie dofinansowania.
jak będzie jakaś możliwość wykorzystania złożenia wniosku i pozyskania jakichś dotacji, to będziemy mieli już gotowe papiery. Aha. Dziękuję. Są pytania? Ktoś chciał coś poruszyć w tej kwestii? Nie widzę. To ostatni punkt, tradycyjnie tak co miesiąc, jeszcze zarządzenia burmistrza miasta dotyczące zmian w planie finansowym budżetu. Czy taką informację uzyskamy na piśmie? Wszystko jest, panie przewodniczący. Dobrze, to dziękuję bardzo. Mamy załącznik do tego punktu. Tym samym wyczerpaliśmy porządek obrad. Możemy przejść do spraw różnych, ewentualnie korzystając z okazji, że mamy panią burmistrz, to możemy się o coś zapytać. Bo dzisiaj bardzo krótko posiedzenie tej komisji. Przetarg rozumiem, że jeszcze nie jest rozstrzygnięty, tylko są otwarte oferty, tak? Tak. Starostwo wydłużenia w dwóch częściach, ta część taka podlokalizacyjna, oddzielna. I tak naprawdę jedna część była korzystniejsza dla starostwa, a były inne oferty, które były korzystniejsze dla nas, nie? Ale my wybraliśmy, tą ofertę, która była celowo dla nich korzystniejsza. Rozumiem. A to nie mogli, rozumiem, nie mogli wybrać dwóch wykonawców? Przetarg był tak rozpisany, że obie części musi realizować jeden wykonawca. Ale tak to nie było duża różnica w cenie, ale niemniej na to byśmy może zaoszczędzili. To znaczy, że na szeroki będzie stała infrastruktura? Tak, chcieliśmy już po prostu wyjść z zasadu, żeby nie było później, żeby komuś się przypomniało, że nagle chciałbym mieć jednak woda. To pan powie, że zrobiłem. No, to nie ma, że to załączyłem. Bo pytanie, nie? Ale z drugiej strony, wiecie, są ludzie, tak sobie przypomnę, dobra, to masz plan? To nie ma sensu. To muszę wydrukować jeszcze plan ten w ogóle naszej. Już pan tak sobie potrzeba zrobić. Długa dyskusja na ten temat, pani, czy ta infrastruktura była cała wykonana? Ja o tym tutaj jestem, to robię w całości. Kordyckie też jest w całości zrobiona i nie wymyślam nic. Nie proszę, nie zadaję pytań, bo to wiadomo, no, jeden zareaguje, mieszkaniec drugi w ogóle nie zauważy, a potem na tym wszyscy budzą. Pozwolenie na szkołę? No jeszcze nie mamy, bo należy będzie aneksować jeszcze umowę z panią, bo tam jakieś drobiazgi zostały. Projektant? Projektantką, tak. Ale czyli nawet jeszcze wniosek nie jest złożony? Nie. Jakieś komplikacje jeszcze doszły tam z punktem. Od końca maja miało być pozwolenie, to tak tylko przypomnieć. No tak miało być, no. Bardzo fajnie się zapowiada pani projektant, naprawdę. Bardzo mieliśmy pełne nadzieję, że wszystko będzie ok, no ale tam inne są komplikacje, tam jest punkt archeologiczny i inne rzeczy. Tak, jeżeli chodzi o mieszkańców? Odrzuciły wniosek. Tak. No przecież panie, jeżeli ktoś kupuje działkę przy działce gminnej, na przeznaczonej pod cel oświatowy, no to mama się tam jeszcze gdzie będzie mieszkał. Nie zmieniliśmy planu, jakby zaczęli mieszkać, tylko zanim zaczęli mieszkać, już był ten plan uchwalony w tym miejscu. Tam jeszcze na ostatniej naszej komisji był pan Paweł Dylewski, kierownik inwestycji i tam przesuwaliśmy środki na
parking, tak? Parkujecie i tam rozmawialiśmy jeszcze, że będzie możliwość złożenia, jak dobrze zrozumieliśmy, kwoty dotacji, tak? Bo pan Paweł powiedział, że tam jest to na bieżąco, tak? Rozliczane. Jak dobrze zrozumieliśmy i czy taki wniosek będzie składany, bo tam był wzrost kosztów, tak, wykonania, ale ta dotacja jakby była zaplanowana tam w ubiegłym roku, prawda? Powiedział, że jest taka możliwość, tak, że, żeby zrekompensować te, nasze środki, tak. Bo tak to tylko dosypujemy jakby do zadania z własnych środków. Na te różnice właśnie. Kosztowe. Odebrane z parkingu. Odebrane z parkingu. Wygląda, że jak wygląda. Natomiast już chodzi wykonawca warszawskiej ulicy. Bo to jest tak trochę już się taka kontrowersja. Generalnie jest to zostawione jeszcze słupkami i poletami. No to drugi wykonawca chodzi. Na parking? Na parkingu. A to na parkingu został, no, tak? Stoją palety, dokładnie, stoją palety z kostkami, bo słupki, że te skali, tak, tak, dziękuję. Tutaj przy Warszawskiej, tak? Bo ta ulica Warszawska to będzie wykonywana do tunelu, tak? Czy do tunelu będzie wykonywana, czy, bo pani mówi o ulicy Warszawskiej, czy o którym odcinku mówimy? Do tego skrzyżowania tutaj, do Ryczańska i granice z Wołomicą. A, tutaj ten odcinek, bo ja tak patrzę na ten drugi odcinek do tunelu. A, żeby poprawić, tak? Aha, na wierzchni. No tak. Jakiś regulamin, który słusznie będzie opracowany odnośnie parku i jej. Więc za to nie możemy płacić, nie możemy dać pieniędzy. Ale regulamin jest. Nie, ale jest regulamin, który jest, tak, chodzi mi o to właśnie, że też część samochodów, które tam są postawione, które są zaparkowane w najlepszych miejscach, czy też ograniczają możliwość tym, którzy przyjeżdżają, żeby było parku i jej. Ja za chwilę tutaj będę musiała na posaka pozmieniać organizację ruchu. Bo tutaj mieszkańcy się bardzo skarżą, że no wszystko zastawione jest samochodami, że nie mogą ze swojej posesji wyjechać. No i teraz już mam zaplecze, mam alternatywę. Można się przestawić samochodem na parku i jeździć. Także tu będziemy trochę uwolniać to, pani widzę. Albo 11 listopada rozjeżdżają chodnik, stawiają samochody. Teraz ścieżkę chyba rozpoczęliśmy przy Orszaka, tak? Bo tam widziałem jakieś wyburzenia, są tam już jakieś prace. Na tym odcinku do Jana Pawła na razie, tak? Od Załuskiego. A co z Pionierską jeszcze, bo też jest też zły stan, a mamy w planie, mamy remont. Przetarg zamierza pani ogłaszać w tym roku? Nie mam pieniędzy. Na razie mam projekt i będę składała wszędzie, gdzie się da. No, jeżeli będzie spełniała te wymogi tej ulicy do Polskiego Ładu, no to będziemy tam składać. Tak, bo to taka jest ulica, gdzie teraz tam wzrósł ruch, tak? Bo to jest taka alternatywa do objazdu tutaj Kobyłki. I na Wołomin ludzie sobie skracają drogę przez Piotrówek tam od Kordeckiego tam, przez Zalasek i można objechać. A pani burmistrz, a tam bohaterów Osowa do Grabicznej, to tam te prace trwają, nie? Dalej. Tak, dzisiaj była Maria, wykonawca, wodociąg przerwał i tam musiał naprawiać, a później tak stwierdzili, że już wodę, ale już tam nie naprawił, to miał półtorej godziny trwać. Ale też prace trwają. Tak, a ja wiem, że nie ma pieniędzy za bardzo, a czy tam w tej Broniewskiego nie dałoby się trochę podrównać, bo tam jest strasznie, wszyscy objeżdżają, jadą z Korupki i do szkoły tutaj w tą teraz stronę. Teraz jest problem, wszyscy objeżdżają, bo bohaterów są zamknięte, dlatego też ludzie się aktywnili. Natomiast tam było w ramach tego pierwszego etapu, w 2018 roku w listopadzie zrobiono wykortowanie i budowa.
No i nie ukrywam, że dobrze było pomału, to być może to wykorzystać ten potencjał. Jeżeli będziemy teraz robić analizę wykonawca, który program postępowania przetargowego, będzie musiał zrobić analizę ulicy Duńskiej, bo chcielibyśmy ogłosić za chwilę ulicę Duńską. I tam jest taka sama sytuacja. Też ten sam wykonawca robi podbudowę, projektowanie. Jeżeli to się okaże, że to jest w porządku, no to będziemy mogli po malutku robić te wszystkie rzeczy, które Państwo zaczęli wcześniej, w poprzedniej kadencji, żeby nie marnować pieniędzy. Jeżeli to by się to wydaje. To byśmy chcieli też Broniewskiego też zrobić. No, bo tam strasznie, bo teraz cały ruch idzie stamtąd właśnie. Już niczego nie jest na tą ulicę. No. Cokolwiek by się tam nie położyli, to będzie pyliło się, jak jest ciepło, albo będzie błoto. No. Nie wiadomo, co tam płaść. No. Jedyna rzecz to jest po prostu są pieniądze. No, wiadomo. A jakiś termin taki przybliżony ukończenia tych prac na operatorze Wysowa? Październik z tego pamiętam. Tak mi się wydaje, A to na Osowskiej zgodnie z harmonogramem, drugi na 28 maja? Tak, to zgodnie z harmonogramem chłopaki tam dobrze pracują. Także. Już chyba mieszkańcy nie są niezadowoleni, bo na początku tam się denerwowali, że nie mogli przyjechać, ale teraz już chyba jest w porządku. A ta budowa tego ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Moniuszki Szymanowskiego na Sejtuski, ruszamy czy nie ruszamy, zostawiamy? Szczerze mówiąc nie wiem, nie mam teraz, pani Machoczenko odeszła od nas, to Państwo wiecie. I nie wiem, na jakim etapie to jest, jeszcze tego nie zbytam się. Tu mamy tak naprawdę już prawie czerwiec. Tylko tam jest połowa nasza, nie? To mówimy o tej połówce naszej, własnościowo. Tam, gdzie chyba jest to nasza własność, no, skoro ona wpisana, mieliśmy tam działać. Z tego, co gdzieś tam ja słyszałem, to pojawiły się znowu kwestie skrzyżowania z Szymanowskiego. Tak, to sprawiedliwie. Myślałem, że jeżeli chodzi o prawa własności, to ten odcinek pomiędzy Kościuszki a Moniuszki, który jest tam, jest problem. Na ten odcinek. Natomiast tutaj ten dalszy, który jest, to jest miasto. To jest ten kawałek. To jest ten, co Mazurek zbudował, to przyniesie mamy i to, co się wcześniej inwestowali, żeby to wyremontować. Mieli też partycypować w koszcie. Przyznam szczerze, że mieliśmy tą komisję objazdową. Przejechaliśmy po tych naszych ulicach, które fajnie wyglądały wcześniej, to teraz o Polsce nie ma to wszystko. Wszystko nam się sypie. Sypią się ulice jedna po drugiej. Znaczy, to asfaltowe też, tak? Tak. Mówię asfaltowe, głównie mówią. To dużo jest stary, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie Moniuszki. Jak my zaczęli ją rozkopywać, tak, żeby ten ruch to zrobić, to okazało się, że to jest wszystko rzucone na piach. I w takich ulicach jest pewnie dużo więcej. Jak zaczniemy cokolwiek robić, to się będzie sypało. Dojazdowa się w ogóle cała sypuje. Dojazdowa też. To nie na tym odcinku, to trzeba byli kapli, tylko dalej w głąb. No, bo byli, Paweł, ty byliście na takiej wizytacji, prawda, na mieście. To rzuca się w oczy tak naprawdę. Z jednej strony są asfaltowe, mocno podziurawione ulice, a z drugiej strony są ludzie, którzy nie mają w ogóle ulicy, nie? To jest teraz... Nie, tutaj ja to rozumiem jak najbardziej. Nie, no, ale... Pod tym względem, że nie to, że są, już nie mówimy o tych popękaniach. A z trzeciej strony są, no to są miejsca, gdzie mieszkają ludzie od wielu lat, są jakieś miejsca, nie wiem, czy kościół, czy przedszkole, czy jakaś przychodnia, czy no, takie miejsca, do których wszyscy chodzą. Ja mówię o tych, o remontach, o łatanie dziur przede wszystkim, że nie tyle no, leśna. Tylko, no właśnie. No, też. Tak samo. Leśna to jeszcze w porównaniu do dojazdu, to ładnie. Tak, tylko takie te uzupełnianie to już oczywiście. W tym kierunku, żeby to praktycznie sprawdzić, ale w tej chwili na tej komisji, jak my byśmy przejechaliśmy, to naprawdę po prostu to nie było. Nie zwracałam się, ale po prostu nie później to się mija z celem już nawet te uzupełnianie, tak jak dobrze, że Emilii Plater na przykład robimy, po co tam uzupełniać, wyremontować wtedy, bo to cały czas corocznie te same ulice najwięcej są remontowane. No to są też koszty, nie? No tak. Z Pionierską będzie to samo, bo tam już to jest nieduży odcinek, a już jest tak zrujnowany, że widać to, jak się przejedzie. To. Dojazdowa to też jest uczęszczana, co w ogóle, bo Piotrówek się rozrasta, tak? Ale
to takie osiedlowe, tylko jakieś takie typowo takie osiedlowe, takie krótsze odcinki. Ale to też, wie pan, wymaga, wymusza na ludziach no, zdjęcie lotniska, no, tak mi się wydaje, bo to jest hałas, jak się jedzie, nie? I to takie bardziej jest właśnie takie, jak pan mówi, osiedlowe, kameralne i tak nikt się nie rozpędza. Ja nawet bym wygonował zrobiła w Polsce. Takich w ubiegłych kadencjach to najlepszy taki deweloper, który tutaj działa w Kobyłce, to dołożył się tam do wykonania kostki tam na Zalasku właśnie. To samodzielnie tam i to taki deweloper, który chyba jako jedyny partycypował w kosztach. No bo tam budował osiedle, tam na Zalasku i ta droga jest wykonana chyba w całości przez niego. Także... Ja nie słyszałem, w tamtych kadencjach jeden tak głównie się dołożył. Reszta to być może do jakichś tam przyłączy tak nieoficjalnie, gdzie nie podawaliśmy jakichś danych. Tak jak pani Asia Święcińska mówiła, że chyba do przyłączy nam się gdzieś tam dokładają. Do mediów, tak? Do wodociągów, czy do tym kanalizacji, jak jakiś projekt robimy. Była wykonana przez dewelopera. Jaka? Brzuski przy Żabce. Ale to są takie krótsze odcinki. Na Maciołkach? No trzeba trochę ich tam pobudzać właśnie, żeby oni coś też właśnie dokładali. No w ogóle ten rynek deweloperski to nie wiem, czy nie stanie w tym momencie, bo to są duże koszty w tej chwili zakupu takiego mieszkania. To też, ale... To już po prostu przestaje opłacać. Znaczy ci, co zaczęli, to będą musieli skończyć tą budowę. Ale też są różne szkoły. Jedni burmistrzowie na przykład wstrzymują w ogóle przetargi i czekają na ustabilizowanie, a drudzy właśnie teraz wszystko uważają, że będą jeszcze wyższe. No zobaczymy, jak on to otworzymy i będzie bardzo źle, to po prostu nie dożyjmy i jeszcze raz będziemy. Ale na Rejmonta, ta ulica na Stefanówce, tam się nie udało zatrzymać tej budowy, co rozmawialiśmy. Takie dwa szeregowce dwupiętrowe powstają. To Polski Ład wydłuży termin na podpisanie umowy o 3 miesiące kolejne, aby żeśmy już byli po rozstrzygnięciu. No. Ale nie, mówię, że... To jest stary remont. Ta ulica, co tam mieszkańcy zgłaszali, że deweloper wpasował się między domy jednorodzinne. I tam powstają takie dwa szeregowce dwupiętrowe, czy Żeromskiego. Bo Rejmonta to był remont, a tam następna ulica Żeromskiego, co tam ludzie protestowali. I nie udało nam się tego zatrzymać, bo my plan już podjęliśmy, ale budowa się już rozpoczęła, bo tam jakieś były protesty i o Warszawę się też oparło też na ten nadzór budowlany, ale niestety powstają te budynki. Czy na pewno opłacalne dla nas będzie sprzedaż tej działki Nowickiego? To jest wkład własny do budowy domu komunalnego. Tak cały czas już rozmawiali o tym kątem, że my opróżnimy ten dom i myśmy sukcesywnie opróżniali ten dom. I w tej chwili to jest działka, która jest dobrą działką i jest głucha taka. Mam nadzieję, że teraz ktoś to kupi. A tam nikt nie mieszka na razie. Nikt już nie mieszka, już my to wszystko opróżnili. Bo znajdowaliśmy mieszkania, zaproponowaliśmy inne organizacje. Także w tej chwili już jest puste, abyśmy chcieli to kupować do naszego wkładu własnego, jak dostaniemy pieniądze z BGK na dom komunalny. To jest pod ten cel, nie? Żeby trochę rozładować te tereny. Bo ten dom komunalny jest w stanie krytycznym. To trzeba uciekać stamtąd szybko. Jak coś się stanie, to wiecie, bo to będzie problem, nie? Jaką cenę tam będziemy proponować? Za metra? Z 800? Czy, my tam czy więcej? Prawie 700 zł. Mhm. To też dla dewelopera nic tam nie będziemy poprawiać w planie, tak? W sumie wychodzi z... Ja nie wiem, czy mogą być jakieś... Rzeca wychodzi. No nie, znaczy może tak mówić, że wszyscy strzeli, tak? Nagrywa jest tylko do mikrofonu. Nie, no taka będzie cena.
nagrywa się. Będzie wicedowo, ale jest, no, wychodzi od... Ja przepraszam, mam wniosek formalny o dwuminutową przerwę i zakończenie nagrywania. Tak, zamykamy już posiedzenie Komisji Finansowo-Budżetowej. Proszę o zakończenie nagrywania.